trenujesz ze swoim, nazwijmy to, sparring partnerem, Robertem Urbankiem, tak? Powiedz mi, czy to jest normalna procedura, normalna sprawa w świecie discoboli? Tak, wielu zawodników na świecie ma, powiedzmy, takiego sparring partnera. To nie o to chodzi, że jestem leniwy i powiedzmy, nie chcę mi się trenować i muszę mieć zawodnika, który będzie mnie cały czas pobudzał, że o, ja rzuciłem dalej, to teraz ty. Nie, nie, nie. Nie ma tak. Fajnie jest, bo nakręcamy się obaj, trenujemy i jeden drugiego mobilizuje. Jednak fajnie, jakbym, powiedzmy, ja skończył karierę, a zostałby po mnie jakiś znowu młody zawodnik, który by również reprezentował Polskę na arenie, powiedzmy, na arenach światowych, bo kiedyś, powiedzmy, był Piątkowski, tylko tego zawodnika wszyscy na świecie pamiętają, dyskobolec, że tak, że był kiedyś taki rekordzista świata. Jednak od innych tam ten miotaczek z Polski, no tak słabo, chodzi o rzut dyskiem, więc mam nadzieję, że Robert będzie się równie dobrze rozwijał, jak rozwija i będzie mógł, powiedzmy, kiedyś wygrać ze mną i osiągać jeszcze, znaczy chciałbym, żeby osiągał jeszcze po prostu lepsze wyniki, bo naprawdę jest, no, bardzo podobny w budowie do Dalek, no i może rzucać bardzo, bardzo daleko, tylko po prostu jeszcze trzeba czasu, no i po prostu musi się przebić chyba też psychicznie na zawodach, czego mu bardzo życzę. Kilka dni temu obchodziłeś 28 urodziny, jesteś stosunkowo młodym mężczyzną na tą dyscyplinę. Absolutnie Londyn wiadomo, Rio chyba też, ale 2020 też chyba jest. Lars Riddle pokazał, że można w wieku 40 lat prawie rzucać dobrze. No tak, tutaj Alekna jest 39-latkiem, w tym roku rzucił 67-19, co jest wielkim dla mnie zaskoczeniem, że tak szybko w sezon i tak daleko rzuca. Tak, na pewno Londyn to na 100%, jeżeli będę miał zdrowie i ochotę jeszcze dalej trenować, a myślę, że ochotę będę miał na pewno, a jeżeli będzie zdrowie dopisywało, to myślę, że Rio też jeszcze tam po drodze gdzieś tam się pojawi, ale myślę, czy następne igrzyska. Myślę, że, no nie wiem, no jeżeli będę rzucał na poziomie, powiedzmy, między 66 a 70, no to zawsze jest szansa jechać na te igrzyska i zdobyć następny medal, bo to jest bardzo, bardzo fajna sprawa i to jeszcze bardziej mobilizuje. Jednak jechać tam, żeby walczyć o to, czy wejść do dwunastki, czy nie, no to myślę, że dla doświadczonego zawodnika, który już ma jakieś tam za sobą sukcesy, myślę, że no nie ma sensu. Twoja, w poprzedni weekend w Krakowie osiągnąłeś drugi rezultat w tym roku. Twoja życiówka to jest 69-87. Myślisz, że te magiczne 70 metrów gwarantuje medal na 100% już w Londynie? Jeżeli ktoś rzuca na igrzyskach 70 metrów, to na pewno to daje medal, nie oszukujmy się. A zwycięstwo? Nie, na zwycięstwo to nie byłem tutaj do końca pewien, ponieważ to zależy, jeżeli będzie wiatr, będą fajne warunki, stadion będzie otwarty, to nawet zawodnik, który rzuca 67 metrów, może poprawić się o 3-4 metry, bo mówię, jak w skokach narciarskich, rzucając pod wiatr, dysk dostaje tego noszenia, tej poduszki powietrznej i on w ostatniej fazie lotu jeszcze potrafi, powiedzmy, jakby wyrównać się i tak każdy się dziwi, co się stało, prawda? Że on tak daleko poleciał, jednak myślę, 70 metrów na 100% daje na każdej imprezie medal. Niekoniecznie musi być złoty, ale na pewno daje. A tak czasami na treningu, jak rzucasz jakiś bardzo daleki rzut, ci się udał, to mierzyłeś go? Zdarzało się na treningu tam ta 70 pękła? Nie, na treningu się nie zdarzają, to mi tak na razie takie rzuty. Zdarzają się po 69, 69, 80 i niżej, ale 70 metrów nie. Wspomniałem o Larsie Riddle, to jest chyba legenda, największa legenda rzutu dyskiem. On był bardzo znaną osobą na tyle, że w ogóle był twarzą Reeboka. Bogatym człowiekiem na pewno był dzięki temu. W Polsce z lekkiej atletyki niestety się nie da wyżyć. Trzeba być w kadrze olimpijskiej i jeszcze najlepiej robić medale, żeby to miało ręce i nogi. Ale powiedz mi, czy ty jako srebrny medalista Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, Mistrz Europy masz zagwarantowane po prostu na tyle środki, że naprawdę nie musisz się martwić o ten trening? Nie, jeżeli chodzi o mnie, to nie oszukujmy się, no w Polsce jest tak, musisz być na wysokim poziomie, żeby mieć wszystko zapewnione, tak? Jeżeli zdobywasz na Igrzyskach Mistrzostw Świata czy Europy medale, więc na pewno ten byt treningowy, spokój, cisza jest zapewniony ze strony związku, ze strony ministerstwa. No ja się cieszę z tego powodu, że jeszcze jest firma Pekka Norrøn, która mnie wspiera i nawet jeżeli potknęłaby mi się w tym roku, powiedzmy, noga i nie ma z Polskiego Związku jakiegoś tam wielkiego szkolenia dla mnie, jest tutaj mój sponsor Orlen i nie ma to żadnego problemu, no mówię, no ale no, żeby mieć takiego sponsora i zapewnione szkolenie, no niestety no, trzeba być no, na tej najwyższej, w tej najwyższej formie, w pierwszej dziesiątce listy światowych i to nie raz przypadkiem, tylko po prostu trzeba systematycznie rzucać no, dosyć dobre wyniki.
po tych pierwszych startach w maju byłeś troszeczkę niezadowolony, mówiłeś tak jakby, że odpuszczasz tą diamentową ligę. Teraz jednak chyba jest szansa powtórzenia sukcesu sprzed roku. Nie, no zawsze jest szansa, ponieważ mówię, no w tamtym roku też wygrałem, bo ponieważ no, wielkim fartem, jeżeli Gerd Kanter by wygrał ostatni start w Zurichu, on by to wygrał, ponieważ są punkty razy dwa, więc jeżeli on nad drugim zawodnikiem nie będzie miał do ostatniego startu przewagi 9 punktów, więc wtedy nie wiadomo, kto naprawdę wygrał, bo ostatnio, mówię, no w tamtym roku prosiłem tylko Boga, mówię, a nie, żebym tylko nie mogę z każdym przegrać, tylko nie z Gerdem Kanterem, a tu się okazało, że tu Robert Harting nagle bach wyskoczył. Fakt, że w piękny konkurs, ponieważ we dwóch zdobyliśmy, znaczy no bardzo fajne rezultaty osiągnęliśmy. No i mówię, no tu jest coś ciężko, jest wielka niewiadoma, jeżeli nie zdobędzie przewagi 9 punktów na drugim, to każdy może tutaj wygrać. To co, w tym roku te Mistrzostwa Świata Armii w Rio to tak trochę z marszu, a najważniejsza impreza to jednak ten wrzesień i na to się szykujesz? Nie, może nie z marszu, na pewno też będę się przygotowywał, żeby też nie pojechać tam i rzucić 61 czy 63 metrów, prawda? Żeby nie pojechał tam jakiś zmęczony i tyle. Chciałbym rzucić tam w okolicach 66, 67 może, bo to już jest też jakiś start kontrolny przed tymi głównymi zawodami. Mówię, no nie ma wielkich zawodników, żeby szlifować, całe szczęście, że nie ma tych zawodników wielkich, żeby szlifować tą formę tylko na Rio, na te Mistrzostwa Świata Wojskowe, tylko spokojnie, to jakiś jest Rio, to też jest ważny start podporządkowany pod Mistrzostwa Świata w Degu. Czy myślisz, że w tym nowożytnym sporcie, kiedy ten koks już, tak sam mówisz, już jest nie do przyjęcia, prawda, w takiej formie jak kiedyś, czy ten rekord świata był Schulza z NRD 74,08, jest w ogóle ktokolwiek go w stanie teraz pobić? Myślę, że tutaj największą legendą to jest Virgilius Alekna. Człowiek, który przerzucił 70 metrów, ma 200, w ogóle ma 200 konkursów powyżej 60, chyba 6 czy 5, powyżej 65 albo 7 metrów. Więc to jest coś niesamowitego, 200 konkursów. Następna rzecz, nigdy nie został złapany na koksie, nigdy nie było podejrzenia, że jest na dopingu. Na największych imprezach, na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach przekracza granicę 70 metrów. Jürgen Schult jest rekordzistą świata, ale tak się okazuje, że tylko dwa razy w życiu przerzucił 70 metrów. 70 bodajże z małym hakiem, 74 metry. Więc no ja nie jestem za tym rekordem świata, dla mnie jest Alekna 73, chyba 88 albo 86. A kiedy zostanie rekord świata pobity? Nie wiem, może w Londynie albo przed Londynem, a kto? No to najwyraźniej się dowiemy wcześniej. Dzięki.